Dzień dobry, witam was niebieski Smurf i jego Smurfetka. Nie, papa Smurf. Ty, no tak, ty rządzisz, to jesteś papa Smurf. Dzisiaj robota nieco inna, odmienna, wykorzystujemy jeden dzień słońca. Mamy samo południe, może się wyrobimy do końca dnia, a może nie. Żeby zrobić drugie skrzydło bramy. Drugie, dlatego że już jedno mamy zrobione i to nie chodzi o bramę tę, która cieszymy się, że stoi. Tylko chodzi o bramę tam dalej. Tam jak brzuski takie dwie widać, takie czubki, to tam jest brama. Połówka już jest zrobiona, kiedyś nie widzieliście tego, bo nie było nagrywane. Ale drugą jak najbardziej nagramy dla was, a później pokażemy całokształt. Powinniście mieć ciekawy odcinek dzisiaj. Papa Smurf będzie pracował z drewnem. Pa 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 p
tyle na dzisiaj się udało zrobić, bo się nam zaczyna ściemniać. Chociaż no zawsze w kamerze nie widać tego aż tak, zawsze kamera potrafi sprytnie, automatycznie rozjaśnić. No ale my widzimy to dużo ciemniej. Spróbuję to teraz podnieść, bo to po skręceniu szystenę także da się to podnieść. Zobaczymy, czy się utrzyma i czy da radę. Uwaga! Proszę raz. Piknie, piknie. To dopiero połowa roboty, bo to jeszcze... Jeszcze daleko. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Tak będzie wyglądało jedno przęsło i mniej więcej tak wygląda drugie przęsło, które już jest zrobione. One trochę się będą różnić, bo każda taka decha jest inna, więc mogą się nawet bardzo różnić. Ale generalnie 6 dech, tak jak tutaj. Jutro będą zawiasy montowane. Jak tam pogoda nie pokrzyżuje planów, rzecz jasna. Jednak trzeba brać rękawiczki do opalanych rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Poranek z Celsy zrobiłem. To jest taka, jak to w jakichś kawiarniach mówi się mokka, tak? Czyli mokka to jest kawa z czekoladą. To ja mam kakao z odrobiną kawy, więc takie mokka kakaowe. No i powiem wam, że pogoda jest taka, że trudno powiedzieć, co będzie. Może padać w każdej chwili, ale będziemy próbować tę bramę skończyć dzisiaj. Żeby ją powiesić, żeby móc tam przybić do końca siatkę do tych słupków od bramy i żeby można było zamknąć i puścić psy, żeby sobie swobodnie biegały po większym areale. Taki plan jest na dzisiaj. Trzymajcie kciuki. Wszystkie te deski, te obladry zostały przykręcone do pionowych desek na 3 w wypadku cieńszych, a 4 w wypadku grubszych desek. I powiem wam, że ponieważ te powierzchnie łączące jedną deskę z drugą są dosyć duże i śruby są rozstawione dosyć szeroko, to właściwie już utrzymuje kąty wszystkie, że ta brama się nie zwichruje, no bo nie może się deska skręcić, bo ma tyle śrub łączących, ale mimo wszystko damy jeszcze ukośnicę. Natomiast po drugiej stronie, gdzie będą montowane zawiasy, to część zawiasy ze względu na konstrukcję tej bramy tutaj się ładnie rozchodzi po obladrze i wszystko jest fajnie, można ładnie przykręcić, tylko wyrównaliśmy trochę, żeby było bardziej płasko pod zawiasę, ale tutaj no między obladrami mamy dziurę pod spodem, więc żeby to zawiasa była równolegle do deski, to zastosowałem takie po prostu podkładki z kawałka uciętego obladra, więc tu mamy, tutaj to lepiej jeszcze widać, o coś takiego po prostu, żeby tylko był jakiś dystans zachowany, żeby utrzymać tę zawiasę w odpowiedniej odległości od deski, żeby ona była równolegle. Że taka banalna, prosta, wiejska konstrukcja, prostsza niż budowa cepa. Teraz tylko nawiercić otwory i będzie można przykręcać. A Wika nie ma dość, męczy swoją piłeczkę, do końca ją chyba zamęczy. Nawet szczura by to goniła. Dobra, to teraz przykręcanie. No i później będzie montaż ukośnicy, to będzie trudniejsza robota.
dwie zawiasy zamontowane, została jeszcze trzecia, bo to jest taki komplet z trzema zawiasami. Akurat tak skonstruowaliśmy, tak wymyśleliśmy właściwie to skrzydło bramy, że rzeczywiście ten trzeci zawias będzie potrzebny dokładnie na samej górze pod ukośnicę. Zobaczycie zaraz to, jak to ładnie wygląda, bo całkiem ładnie wygląda, zaraz Wam pokażemy z drugiej strony, ale najpierw trzeba zamontować jeszcze ukośnicę. A to już trochę większa zabawa, ponieważ jak widzicie, jedna powierzchnia jest wyżej, tak jak deska, a już szubladry są niżej i teraz trzeba ukośnicę będzie ściąć trochę, żeby jakby wyrównała te pewne niedoskonałości. I no zresztą zobaczycie zaraz, jaki na to pomysł ma. Zrobione. Tak wygląda teraz ukośnica, która będzie tutaj. I przez zastosowanie takiego podcięcia, nie mogłem głębszego, bo by tutaj za cienka deska trzymała tę całość, a jednak musi utrzymać, więc musi być, no powiedzmy, te 60% zostało, 40% zostało wycięte, mniej więcej. Ale przez zastosowanie takiego podcięcia zmniejszyliśmy dystans tutaj. Co oznacza, że na środku te deski bez problemu dadzą się dociągnąć jedna do drugiej i będzie można je skręcić. Natomiast jedyny minus to będzie tutaj, bo tutaj aż tak nie dociągniemy. Nie ma szans nawet, żeby aż tak dociągnąć. No to będzie po prostu tam wkręt widoczny pomiędzy nimi. Ważne, żeby się jedna drugiej trzymała. Tutaj już pewnie dociągniemy. Pewnie gdybym zastosował dużo grubszą ukośnicę, to dałoby się to zrobić, żeby doszło bez problemu do tych obladrów po środku, natomiast nie mieliśmy takiej. A poza tym też zwiększyłoby ciężar. Nie chcemy tego ciężaru zwiększać, to jest w miarę lekka brama, więc wystarczy. Łosiu jak będzie chciał i tak przeskoczy, potraktuje tak jako bieg z przeszkodami, a sarna nie powinna, bo to już jest wystarczająca wysokość na sarnę.
tak oto będzie wyglądać brama. Na razie jeszcze mnóstwo zabawy z zamontowaniem i Agata musi pełnić rolę stójkowego takiego, który będzie stał i pilnował. Przed chwilą ja to robiłem, trasona. No i możemy Wam już teraz pokazać w takim kładzie, jak wygląda druga, bo druga już jest zrobiona i zamontowana. Trochę żeśmy się namęczyli montując ją, nie? Było trochę roboty, no bo mamy nietypowe słupki, one nie są idealnie równe, więc no wiecie, trochę zabawy jest, ale da się zrobić. Zaraz zobaczymy, będziemy spasowywać, żeby one były w miarę równo od siebie, w miarę pionowo, także trochę zabawy nas czeka teraz. Obserwujcie. Udało się. Wspólnie z Wiką i szanowną koleżanką, małżonką, panią Agatką, ale nie wszystkim się chyba podoba, że mówię pani Agatka, nie wiem dlaczego. Co za różnica, jak mówię? Ważne, że z szacunkiem i uczuciem. Prawda? No. A poza tym chyba mąż może się zwracać do swojej żony jak chce. Dokładnie. Dokładnie. Pani Agatko, przecież to pięknie jest. Dobra, nieważne. Jest zrobione, zobaczcie. Tak wygląda górna zawiasa z ukośnicą. Trochę musieliśmy przyciąć słupek, no ale trzeba było wszystko dopasować. Tak wygląda środkowa, z podkładką, żeby tutaj był dystans. Podkładka była lekko mokra, więc nie dała się do końca opalić, ale to się zaolejuje jeszcze. No i dół podobnie wygląda. Proszę bardzo, tak to jest wszystko zrobione. Schodzą nam się te skrzydła bramy dosyć ładnie. O! Proszę bardzo, jest malutki dystans, można założyć od góry jakiś sznurek, który obejmie, można skobel jakiś z tyłu, można skobel z przodu, no różne tutaj cudawianki. Zaczyna nam padać, więc się będziemy spieszyć, nie wiem czy jeszcze coś zdążymy Wam nagrać, ale jeszcze siatkę chcieliśmy przyczepić do tych słupków, bo to do tej pory nie była przyczepiona, więc teraz już można, bo jest jakby możliwość, tak? Także jeszcze jak będziemy robić, to postaram się nagrać. Zobaczymy. Na razie eksportujemy narzędzia, bo niestety zaczyna padać.
siatka przybita, mocno napięta. Tutaj może lepiej będzie widać. Proszę bardzo. Jeszcze musimy sobie te pionowe tak porównać trochę, żeby było ładniej. Podwójnymi skoblami jest przybita. Dwie połówki bramy są. Pani Agatka zadowolona? Mhm. Może być taka brama, nie? No ta połówka zajęła nam niecałe dwa dni. Nie, wczoraj robiliśmy ile, Agata? Z 5 godzin, nie? Ale opalone było część, tak, takie tam pierdoły, nie? To trochę dłużej by to zajęło. Myślę, że w dwa dni, w lato można by się wyrobić. W zimę gorzej, w lato można by się wyrobić. Już nie zamykamy, bo jakby nie mamy jeszcze zamknięcia takiego typowego. Dzwonek musimy tak ogarnąć, jakąś skrzynkę na listy, tak, jeden pierdał, jakby było zamknięte, listonoszów podjechał, żeby miał gdzie zostawić listy. Ale generalnie w dzień będzie otwarte, póki mamy tą drugą bramę tam dalej. A później zobaczmy, jak się psy będą zachowywać, sprawdzimy ogrodzenie, czy gdzieś nie trzeba od dołu poprawić, posypać, żeby psy nie uciekły, inne zwierzaki nie weszły. To wszystko trzeba poprzygotowywać. I jeszcze, wiecie co, a propos tego połączenia tych dwóch, jak macie pomysł na to, jakbyście mogli tam coś podrzucić, jakieś rozwiązanie, bo ja myślałem tutaj, no nie o takich skupnych skoblach typu tam się przesuwa drut i kłódkę zakłada, nie, bo to podejrzewam, że pchnie się mocniej i to zostanie wyrwane, to raczej nie tędy droga, tu trzeba coś długiego, co by się zaparło w paru miejscach. I tak pomyślałem o skoblu obrotowym, który będzie gdzieś przyczepiony do tej deski. Po obrocie zahaczy się tutaj z jednej strony, a druga jego strona zahaczy się o drugą połówkę. No i coś takiego, to już jest stabilne. Tam można i kłódkę założyć i wszystko. Myślałem też o ryglu przesuwanym, że tu jest gdzieś na górze, na dole zamontowane coś takiego, taki rygiel w postaci też takiej, jak tutaj mamy tą kantówkę, to można taki sam rygiel zrobić albo grubszy, można metalowy. No, różne pomysły przychodzą nam do głowy, ale szukamy jeszcze rozwiązania. Zawsze na szybko, oczywiście, ponieważ ta lewa deska wystaje w górę, to zawsze na szybko można od góry założyć, no, czy to sznurek, czy to drut, to może porysuję, ale jakiś sznurek, guma, pasek klinowy byłby dobry, taki okrągły, on się nie rozciąga za bardzo. No, różne tutaj pomysły na szybko. Można haczyk na szybko, ale coś takiego do trwałego zamykania, ochrona przed wiatrem, no bo to, ta brama to już jednak jest żagiel. To już wiatr będzie na to mocno działał, więc ona jest wprawdzie na dobrych zawiasach, na trzech zawiasach, na ogromnych, potężnych słupach, to będzie ją trzymać. Ale środek będzie podatny na wiatr, więc to musi być bardzo, bardzo sztywna konstrukcja. Ewentualnie jakaś ukośnica. Nie wiem, jak wam coś przyjdzie do głowy, dajcie znać w komentarzu, chętnie poradzimy się was, zainspirujemy się tym, co piszecie, więc czekamy na wasze pomysły. A takim widokiem z szefową pośrodku pięknej bramy się żegnamy i podpowiadamy wam kolejne filmy. Między innymi podlinkujemy wam tutaj film do tego, jak już bramy robiliśmy własnoręcznie, ale to jest na innym naszym kanale, więc przy okazji, jak zobaczycie te filmy teraz, że wam się wyświetlają, to zasubskrybujcie też nasz drugi kanał Sam Zrobię do Domu i Ogrodu.